W dzisiejszym odcinku troszeczkę mocniej o cukrzycy, mocniej, ale też i z konkretnymi wskazówkami, moi drodzy. Słuchajcie, bo jakiś czas temu trafił do mnie pacjent z zaawansowaną cukrzycą na insulinie. Mówię o cukrzycy typu drugiego i tutaj pięknie ustawionej, bo tak naprawdę średni poziom cukru hemoglobiny glikowanej wynosił tego pacjenta 6,5. Niemniej i tak towarzyszyły temu wszystkiemu niedocukrzenia, dlatego że generalnie ciężko jest dostosować sobie generalnie poziom insuliny tak, żeby nie mieć tego niedocukrzenia. Z prostych względów, skok cukru jest nieprzewidywalny przy większości założeń, które się proponuje, czyli można powiedzieć te regularne jedzenie posiłków, może mieć wpływ źle skomponowany posiłek, może mieć wpływ na skok cukru, przede wszystkim to, co jest na tym posiłku, czy coś dojemy, nie dojemy, no to jest temat naprawdę ciekawy, może to być rozwijająca się infekcja, dlatego często osoby, które mają tą chorobę i stosują insulinę, muszą być na lekko podwyższonych cukrach, tak? I mówi się właśnie o tym, że dobrze prowadzona cukrzyca to wtedy, gdy ta hemoglobina glikowana jest koło 6, koło 7, natomiast to jest dalej za dużo i to są dalej konsekwencje tej choroby, które przyjdą, tylko że troszkę później, tak? Wydłużamy je poprzez stosowanie leków, chociaż też nie zawsze do końca, ponieważ pokazują badania, że osoby, które mają cukrzycę typu drugiego, pomimo wyregulowania insuliną poziomu glukozy we krwi, niestety, ale nie niwelują w ogóle ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, czyli wychodzi na to, że te wysokie dawki insuliny również mocno się przyczyniają do przewlekłych stanów zapalnych i różnych innych problemów zdrowotnych, w tym kardiologicznych, co jest logiczne, bo sama insulinooporność bardzo mocno obciąża organizm, więc jeżeli mamy cukrzycę typu drugiego, która jest insulinoopornością i jeszcze ładujemy w siebie dodatkowo insulinę, no to nie ma się co dziwić, że takie wyniki wychodzą. Natomiast generalnie, ja nie neguję absolutnie tutaj leczenia, natomiast ta osoba generalnie oprócz tej insuliny spożywała jeszcze, miała, że tak powiem, zapisane mnóstwo leków różnego rodzaju, w tym różnych nowych leków, nowej generacji, których, no nie będę mówił nazw handlowych, ale generalnie, no byłem zdziwiony, że aż takie mocne zestawy, niemniej to działało, natomiast na czym ja bym się skupił w tym momencie, to można również tą chorobą mocno zawalczyć na podstawie żywienia, czyli włączając odpowiednio żywienie, które po prostu nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Jeżeli takie żywienie ustawimy, jeżeli jedzeniem jesteśmy w stanie nie podnosić poziomu cukru, a jednocześnie być sytym, to w tym momencie nasz zalegający cukier będzie bardzo mocno się obniżał w organizmie i nie będzie potrzeba aż tak dużej dawki leków i nie będzie potrzebny w cukrzycy typu drugiego takie duże dawki insuliny, a w moim doświadczeniu wychodzi na to, że większość moich pacjentów odstawia tą insulinę, więc w tym momencie komfort życia się bardzo mocno poprawia, no bo umówmy się, jeżeli ktoś nie ma niedocukrzenia, no to w tym momencie śpi spokojnie, lepiej funkcjonuje, nie musi się martwić, że za chwilę mu zacznie cukier spadać, będzie musiał sobie go podnosić i ciągle jest na takiej fali, tak? Już nie mówię o tym, że taka fala niesie za sobą różnego rodzaju stany, można powiedzieć, psychiczne, bo są ciągłe zjazdy, spadki cukru, więc to też również na psychikę mocno działa, niekorzystnie oczywiście, więc myślę, że tutaj warto się zastanowić i pochylić nad tym, jaką dietę tu włączyć. Mówię jeszcze raz, dietę nie podnoszącą poziomu cukru i od razu powiem, bo to nie jest porada taka medyczna stricte, nie należy tego robić samemu, dlatego że generalnie no, trzeba ustawić odpowiednio żywienie i do tego jeszcze, oprócz ustawienia żywienia, najważniejsze, co trzeba zrobić, to przede wszystkim dostosować odpowiednio te dawki leków, tak żeby zaś nie było spadku gwałtownego, tylko trzeba sukcesywnie, racjonalnie ten cukier stabilizować i obniżać. I to się da zrobić, bo duża różnica, na przykład mając cukry na poziomie 200, 220, 30 przy skokach, to jeżeli zejdziemy od razu na niskie dawki cukru, nie wiem, na ustawienie 80 do 100, no to w tym momencie taki pacjent będzie bardzo mocno odczuwał tą różnicę i nie wytrzyma. Natomiast trzeba złapać, ja to mówię, byka za rogi, czyli wziąć go, ujarzmić, wyprostować ten cukier i wtedy obniżać. To się da zrobić właśnie w skojarzeniu z dietą i lekami, ale nie zrobi się tego dietą typu 5 posiłków dziennie opartą na węglowodanach. Cukrzyca typu drugiego,
każda cukrzyca to jest przeładowanie cukru w organizmie, więc osobiście uważam, że nie powinno się w takiej diecie używać produktów, które podnoszą poziom cukru we krwi, czyli głównie węglowodanów. Natomiast oczywiście to wymaga odpowiedniego podejścia, wymaga to odpowiedniego zaangażowania, no i przede wszystkim wytrwałości, z czym jest jednak ciężko, bo ludzie są przyzwyczajeni do cukrów. Tylko z drugiej strony, znowu, cukrzyca na początku nie boli. Bierzemy leki, stosujemy się do jakichś tam wskazówek, raz mniej, raz słabiej. Kiedyś byłem przedstawicielem medycznym i jak wchodziłem do poradni diabetologicznych, to generalnie widziałem, jak pacjenci wpisywali w dzienniczki, bo to jeszcze te czasy były, że nie było nic zdalnie robionego w tych wszystkich monitorowanych takich glukometrach, że mają funkcję zapisu, puszczania tego w chmurę. Nie. Tam pacjenci w dzienniczki na kolanie wypełniali i do lekarza szli niby z wyregulowaniem dobrze poziomem glukozy we krwi, a tak naprawdę to było wpisywane na kolanie i huzia na juzia, wszystko robione, że tak powiem, na oko, po to, żeby sobie dogodzić. Tylko że na początku jest problem, jest problem, ale nieodczuwalny. A tam zrobi się nadciśnienie, znowu parę tabletek, a często nadciśnienie wcześniej, a tam na to leki, a tam to się zrobi, a to wzrok się pogorszy, a to tamto. Ale przychodzi później taki moment, że nagle się taki człowiek po latach kaleczy w nogę i ma problem z zagojeniem się rany. Więc w tym momencie zaczyna myśleć, kurczę, to chyba mnie dopadła stopa cukrzycowa, tak? Ale wcześniej przez 10 lat, 15, bagatelizowałem sobie mrowienia, drętwienia w kończynach, bagatelizowałem sobie zmiany skórne, bagatelizowałem sobie to, że mi się rany goją trochę dłużej i tak dalej, a teraz nagle się nie goją i próbujemy szukać rozwiązania, które oczywiście pomoże ten problem rozwiązać. I teraz tak jak mówię, ja nie neguję leczenia, ono jest bardzo potrzebne, ale też kluczem do tego wszystkiego jest zrobienie odpowiedniego leku w postaci diety, który jest w stanie zrobić naprawdę dużo więcej niż takie standardowe leczenie i trzymanie oczywiście zaleceń typu 5 posiłków dziennie. O tym już trąbią lekarze na całym świecie, że generalnie jest to do zrobienia. Są lekarze, którzy robią to na zachodzie bezproblemowo, wprowadzają właśnie diety ketogenne, bardzo niskowęglowodanowe, po to, żeby obniżać poziom cukru i insuliny we krwi u człowieka i ratować mu zdrowie. Można to jeszcze skojarzyć z akupunkturą, która pomaga, zwłaszcza dystalną, która pomaga dokrwić, dorzucić tam, doprowadzić organizm do tego, że w tych stopach, w tych kończynach nagle robią się przepływy i krew zaczyna dochodzić. Jak krew zaczyna dochodzić, to i leki zaczynają lepiej działać. Także można holistycznie do tego bardzo mocno podejść, tylko trzeba chcieć i do tego Was zachęcam, dlatego że mam osobiście mnóstwo pacjentów, którzy siedzą w gabinecie i mówią, ja pytam, czy ktoś w rodzinie ma cukrzycę, a tam taki lekki cukier. Nie ma czegoś takiego jak lekki cukier. To jest cukrzyca. Czy ona jest w takiej fazie, czy w takiej fazie, a jeszcze wcześniej biorąc pod uwagę, że rozwija się insulinooporność, to można mieć naprawdę duży problem, ale jest też rozwiązanie, a nie każdy o tym rozwiązaniu wie, dlatego ja nagrywam często te filmy do osób, które mają to ma trafić do osób, które są otwarte i chcą coś zmienić, bo tylko z takimi osobami można. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie wierzy w to, że to się da zrobić, a może właśnie dzięki temu filmowi bardziej się zainteresuje, to może właśnie natchnie go to do tego, że faktycznie jest rozwiązanie, bo też z drugiej strony często nie wiecie, w jaki sposób można co zrobić z żywieniem, bo na internecie jest masę różnych bzdur i oczywiście może być tak, że nawet pod tym filmem będzie zaraz parę komentarzy, że co ja gadam i tak dalej. Natomiast ja mam swoje doświadczenie w tym temacie. Współpracuję z lekarzami. U mnie w ogóle cukrzycy typu drugiego czy pierwszego to mają hemoglobinę glikowaną jak zdrowi ludzie, około 5. Nie biorą insuliny pierwszego typu w takich dawkach, jak brali na początku. Mało tego, nie mają problemu z niedocukrzeniami. I tak dalej. Natomiast dwójkowcy to w ogóle praktycznie większość nie bierze insuliny albo naprawdę skromne dawki, dlatego że dieta ta nie wymaga podaży aż tak dużej ilości hormonu, więc myślę, że to jest warte zrobienia choćby dla zdrowia, albo przykładem dzisiejszego pacjenta, który zostawia w aptece
2000 zł około, czy tam 1500 miesięcznie na leki samej cukrzycy, no to trochę oszczędności też można zrobić w portfelu finansowym. A jak jeszcze do tego dorzucimy do wydatków dietę na przykład 5-posiłkową, za którym na przykład za catering zapłacimy 1500, to wychodzi na to, że my na samą cukrzycę potrafimy wydać 3 koła w aptece i w cateringu, a tak naprawdę to jest spora suma, którą można by zainwestować w różne inne rzeczy. 3000 razy 12, 36 tysięcy i mamy Malediwy jak ta lala. Także może to jest taki rozbrajający i nie do końca smaczny żart, ale generalnie może i motywujący z drugiej strony, bo ja bym wolał chyba lecieć na Malediwy. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to dajcie go komu trzeba, kto szuka takich informacji. Jeżeli naprawdę Wam się mocno podobał, dajcie lajka. Każdy lajk jest na wagę złota, bo mogę trafiać do więcej świadomych ludzi. Jeżeli Wam się to nie podobało, również możecie napisać w komentarzu, bo może Wam się po prostu nie podobać. Udanego dnia, trzymajcie się.